W ubiegłą niedzielę w naszych kościołach czytaliśmy list biskupów dotyczący ochrony dzieci przed przestępcami, również przed przestępcami seksualnymi. Wrzawa medialna, która została wywołana w naszym kraju, może spowodować wrażenie, że problem pedofilii dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego i księży rzymskokatolickich. 615 osób w ubiegłym roku zostało skazanych prawomocnym wyrokiem za pedofilię, ale przecież nie 615 księży. Ilu w tej liczbie było księży, tego nie wiem, ale z pewnością niewielki odsetek. Gdyby dać ponieść się emocjom, trzeba byłoby zakazać w kościołach głaskania dzieci po głowie przy zbieraniu tacy, organizowania kolonii przez kościół, zbiórek ministranckich, różnego rodzaju zawodów sportowych. To byłoby oczywiście absurdem. Myślę, że każdy z księży powinien czynić to, co jest jego powołaniem. Działać na rzecz dzieci i młodzieży, nie dać się ponieść złym emocjom, starać się nieść dobrą nowinę wszystkim ludziom, również dzieciom i młodzieży, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia w swoich parafiach.